Witam cię, Arturze. Nawet nie próbuj siebie zmieniać. Nawet nie próbuj, bo nie ma nic głupszego jak zmieniać. To są te osoby od wizerunku, które tworzą ciebie, a potem kończysz jak pan, który niedawno skończył, a był przywódcą w takim czerwono-białym krawacie. Nie wytrzymał nerwowo lub też go zmuszono, ale powiedzmy, że nie wytrzymał. Ja mam wielkie pretensje do ludzi, którzy chcą zmieniać wizerunek osoby albo ustawiają, czy robią te marionetki. Ostatnio bardzo aktywne w Onecie i w ogóle ci od tego wizerunku. Jedna podstawowa sytuacja. W kosmogramie widać przywódcę i widać człowieka, który co może. Jesteś człowiekiem, który nie za bardzo lubi scenę, więc po co się pchać? Jesteś wrażliwy, cudowny i okej, w porządku. Na podstawie swoich doświadczeń dojrzewasz. Pamiętaj o tym, że na początku jesteś rakiem do pewnego okresu. To jest od momentu urodzenia. Liczysz, ile masz dni do następnego znaku. I potem przechodzisz od tego znaku, tyle ile masz tych dni, czyli na przykład jeżeli się urodziłeś 20, a 22 kończy się znak, no to tylko dwa dni byłeś tym rakiem. Jeżeli urodziłeś się 15, a 20 się kończy, no to jesteś tylko 5 dni tylko raka. I sobie policz i potem przechodzisz do lwa na 30 lat. 30 lat, czyli 30. Czyli jeżeli miałeś tam 2 lata, to mają 32 lata, wychodzisz z lwa i wchodzisz do panny. Stajesz się bardzo szczegółowy i wtedy się nauczysz tego wszystkiego. To jest szalenie prosta metoda, ale czego trzeba? To trzeba pojąć. I to jest wszystko. I słuchaj, zgodnie z pewnym rytmem idziesz i dochodzisz do swojego mistrzostwa. Tylko do tego mistrzostwa potrzebne są planety. I znać energię siebie plus energię planet, czyli energię kosmogramu plus energię planet przychodzącej i wykorzystywać ją do cna, co robisz. Bo w gruncie rzeczy to, co ja tam opisuję, opisuję archetyp. I ty w tym archetypie jesteś, się dobrze czujesz i nagle mi opowiadasz, że ty chcesz się zmienić. Ty się zmieniasz i to jest zupełnie normalne, nie, więc nie walcz z tym. To jest w tobie. Jesteś cudownym rakiem, który w pewnym momencie stanie się cudownym rakolwem, a potem przecudownym rakopanną. Jedynie będziesz tylko trochę bardziej skwierczał i będziesz bardziej złośliwy. I bardziej konkretny. No ale cóż, kobiety takich mężczyzn uwielbiają ze względu na to, że widzą w nich tylko jedną jedyną. Naprawdę. Wiesz, kobiety wtedy zaczynają takich mężczyzn docenić. Dlatego, że ci mężczyźni są już chyba wszystko wiesz. A jeżeli nie, to się podpytaj mamy. Cześć. Trzymaj się, powodzenia. I bardzo dziękuję za ten wpis, bo bardzo miły. A to jest wspaniałe. Przynajmniej dla mnie, bo wiesz, robi się coś. Czasami jakby w studnię byś wrzucił i nie wiesz, czy jest ten dźwięk. Jest. To ty. Trzymaj się, Arturze. I powodzenia. I wcale się nie martw. To jest wspaniały facet. Piękna wypowiedź, piękne słowa. Świadczy o twojej głębokiej analizie wewnętrznej. Siebie. I doskonałym spojrzeniu na życie. Idź tą drogą. To jest droga niezaprzeczalnie najpiękniejsza dla każdego człowieka, który się zajmuje astrologią. Bo jesteś wolny od wszystkich wpływów, ponieważ jesteś
tylko sobą. Nie jesteś jakby podbity kimś czy czymś. Nie przyjmujesz tej krytyki, która by cię zmieniła twój ton. To, co nie lubią tych panów, którzy czy pań, które się zajmują wizerunkiem. Bardzo nie lubię, bo nie wizerunek, a trzeba kontrast poprawić osoby, która jest w tym znaku, ją wyświetlić zupełnie inaczej. Do zobaczenia. Cześć. A, jeszcze raz dziękuję bardzo za ten pis. Powodzenia na drodze zwycięstwa. Cześć.